Witam kochani, oto nasz zakwas buraków, który ma już 6 dni. A tutaj przy okazji jeszcze zrobiłam sobie też dzień wcześniej kapustkę i właśnie chcę spróbować to teraz wszystko. To jest nasz zakwas 6-dniowy. Tak wygląda. Teraz ocenimy, jak smakuje, czy pora, żeby go przecedzić i do lodówki dać. Kolor bardzo ładny. Piękny ma kolor. Pyszny. Pyszniutki. Gotowy? Według mnie gotowy, ale chcesz spróbować? Możemy, ja ci dam też spróbować. Myślę, że możemy go jeszcze zostawić do jutra, tak? Jest już, proszę, weź sobie, sam nabierz. Spróbuj ty troszkę właśnie. Ja też spróbuję. Kolor piękny. Wolisz trochę kwaśniejszy? Ale dobry. Troszkę ale dobry. Zostawić do jutra? Ja myślę, że został. Jeszcze jeden dzień, ale nie dłużej. Jeden dzień. Bo jest prawie gotowy, no. Ale a, taki a z tych buraczków sobie zrobimy sobie potem barszcz. Ale to pokażemy już jutro. Mhm. Barszczyk pyszny. Jeszcze niech sobie dzień stoi. Barszcz udany. A teraz kapustka. Tylko dałam kapustę i sól. Nic więcej. Spróbuj sami. I stoi też 6 dni właśnie. Soczek już fajnie tutaj wyszedł. Spróbuję kapustkę. Spróbuj. Musi być dobra. Idealna. Ja już ją wkładam do lodówki, kwaśniutka, pyszniutka. Udała się. Okej, kochani. A jutro coś z tego będzie, tak? Na pewno. Coś zrobimy będzie. Z kapustki. Fajna rzecz jutro będzie, kochani. Tak, z kapustki także coś zrobimy. Dzisiaj wam dziękujemy za to takie krótkie wideo. Na razie, kochani, kapustka do lodówki, a to jeszcze na blacie zostawiamy następną dobę. Na razie, kochani.